trust only in the Force. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanXO i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars Jedi Fallen Order. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku kontynuowaliśmy eksplorację Zefo, idzie nam to myślę całkiem sprawnie. No i generalnie jesteśmy w lokacji, w której skończyliśmy poprzedni odcinek. Ja sobie od tej mojej głupiej śmierci przegrałem tutaj, oczyściłem sobie teren i zobaczyłem sobie, gdzie jest ta skrzynka. Tak więc mamy pierwszą w tym odcinku i ostatnią w tej lokacji. Plus jeszcze jedna rzecz, którą musimy zrobić, mianowicie nie zebrałem doświadczenia, tak mi się teraz przypomniało, po tym jak prawie pokonałem tego droida, gdzie tam dosłownie mu została kapka życia, no ale przynajmniej PD przywrócone, czyli nie straciliśmy tak naprawdę za bardzo nic poza moim czasem. I smagane wiatrem ruiny mam ogarnięte, dlatego teraz pójdziemy, nieco się jakby cofniemy i przejdziemy sobie do jaskiń lodowych, tylko nie wiem dokładnie jak do nich się schodzi. Wait, tu gdzieś były takie chopki, po których skakałem. A, tutaj mamy Ice Caves, no właśnie, czyli tam się mamy cofnąć w tym momencie generalnie. Czyli to jest chyba w tą stronę. No i cóż, i zobaczymy, co tam na nas czeka. Na pewno mam jeszcze trochę sekretów, mam oczywiście poodpalane wszystkie poradniki, jakie mi tam będą potrzebne. Będziemy to sobie na bieżąco patrzeć, na razie tam zjedźmy i postarajmy się to wymaksować. Na pewno najwięcej nam tutaj zostało, jeśli chodzi o Venatora. Możemy sobie tam zjechać w sposób bardziej fajny, tak więc myślę, że tak zrobimy. Po prostu zjedziemy sobie po lodzie, niekoniecznie będziemy czekać na windę, co by było nudne. A tak chociaż sobie trochę poskaczemy w widowiskowy sposób. Wow, okej, dobra. Ten double jump tutaj był zdecydowanie niepotrzebny. Tak to jest, jak czasami chce się być aż za dobrym w tą grę i przez to się spada w przepaść. Także uwaga, wiatr mnie popchnie, o właśnie. Zajebiście. Wow, okej, okay, dobra, tutaj też nas wiatr popchnie. Tylko coś nas trochę słabo popchnął. No nie, i znowu stąd, serio. Jezus Maria. Widzicie, tak to jest, jak się ma za dużo umiejętności na daną lokację i nagle double jumpy tylko utrudniają, a nie pomagają. Niestety. Bo nie miałem tego pojęcia, że coś nas tutaj generalnie podniesie. Nie wiem dlaczego. Nie miałem tak aktywowanego? Czy ja tędy nigdy nie zjeżdżałem? Czy mi się wydaje? Jest możliwe, bo nie była tam ta ściana rozbita. No dobra, to ciekawe. W każdym razie zmigniemy się tutaj. Oczywiście mamy imperialnych. Ale tak, po pierwsze zapiszemy sobie grę. Myślę. Żeby w razie czego wczytywać się tutaj, a nie gdzieś tam wcześniej. Że akurat tutaj z dojściem wielkich problemów nie było. Ale dobra, chodźmy wpierw, może czyścimy lokacje z przeciwników, później zajmiemy się myśleniem co, gdzie i jak, po co. Okej. Wow, nice, dobra. Ten rzut mieczem jest bardzo fajny, widzę. Bardzo, bardzo fajnie działa, na przykład na takiego jednego dużego przeciwnika. Poszło bardzo, bardzo sprawnie. No dobra, chyba nie ma co czekać, tylko trzeba zacząć robić. I tak, brakuje mi jednej skrzyni. Najgorsze jest w skrzyniach to, że niestety no ciężko mi stwierdzić, przy których byłem, a przy których nie byłem. Jeśli chodzi o wpisy, to tak, coś w lodowych jaskiniach jest, nie do końca. Chociaż nie, jest to w tym. Nie, wait, tak? Dobra, zaraz je zobaczę sobie na filmie, gdzie to dokładnie jest. Okej, to jest w trochę innym miejscu. Dobra. Czyli na razie to mnie nie obchodzi. Jeśli chodzi o bazę tutaj, to jest w grobowcu Elirama, to jest w grobowcu Elirama. Dobra, czyli tutaj tylko skrzynki nas interesują. No właśnie, tylko ciekawe, które mam, których nie mam. Dobra, Poncho Wayfarer, tylko mam grę... A nie, mam grę po angielsku chyba, a nie, mam napisy po polsku, czyli tego nie rozkminię sam. Bo nie wiem, mam tego pojęcia, jakby Wayfarer mogłoby być przetłumaczone. Okej, okay, ale to gdzieś za tym skazem, czyli pierwszą skrzynkę, która tutaj jest pokazana, na pewno mam. To jest gdzieś przy skrzyni, mam wrażenie, że to też mam. Takie dziwne, ale to też muszę mieć, bo piątkę miałem. Czyli najprawdopodobniej jest to skrzynka hakowalna i ona się znajduje w dokładnym miejscu, mniej więcej wiem gdzie, gdzieś tam. Czyli w sumie centralnie przede mnie musimy pójść.
Czy doskoczę tutaj? O, dziękuję. Już się bałem, że nie. Au, umieraj, noju. No, ha. O, nie mam mocy, okej, okay, dobra. Dwier wyjaśnia, czego mi nie chciał Karl rzucić mieczem. Zużyłem całą moc. Dobra. W każdym razie, stop. Bo podejrzewam, że tu jeszcze kiedy byłem, to po prostu nie mieliśmy hakowania skrzynek u BD1'a. I zapewne gdzieś tu jest zaraz jakaś postawiona. Dobra, okej. Okay. A jednak nie, bo to chyba ta skrzynka. Także ją też mamy. Cześć, cześć. O fuck, wow! Kurwa, jakie mi kombosy zasadził. WTF, co się stanęło się? Właśnie. No dobra, za chwilę gościa rozjebiemy sobie. Chyba. Okej, okay. Umieraj. Czy coś? Dobra, kontra i papa. O, szkoda, że go tak nie ten... Nie zrobił mu Spartan kika w przepaść, ale to by było świetne. No ale dobra, to nie to. Czyli tę skrzynkę mamy. Na to wychodzi, dobra. Czyli źle strzeliłem, bo tą dokładnie mam. Z tym raczej mam. Czyli to odpada, czyli no być może jest to to. Muszę sobie zobaczyć dokładnie, gdzie to jest na mapie. Okej, tu są zjazdy. I gdzieś tak tutaj, przy takim czymś, dobra. Nie mam bladego pojęcia, gdzie to jest. Chyba tu. Dobra, zaraz. Okej, to w teorii jest gdzieś tutaj. Okej, czyli do tyłu na razie na pewno. Może chodźmy od razu tutaj. Pozbądźmy się tego przeciwnika. Czy dam radę go zepchnąć w przepaść? Nie dam radę go zepchnąć w przepaść, dobra, dobrze wiedzieć, że go nie dam rady zepchnąć w przepaść, ale róg to mu na pewno obetniemy. Czyli tak, czyli wracamy w takim razie. Na to wychodzi. Hop, sosa. I biegniemy mniej więcej tutaj, tak? Tak. No dobra. Jakby za tymi drzwiami, ale to podejrzewam, czy też zebrałem. Coś z tą liną stało, WTF, okej. Okay. Co najmniej ciekawe. Cześć, no właśnie, bo tutaj mamy... Mamy imperialnych. Patrz, troopera, który całkiem nieźle sobie radzi z pokonywaniem mnie. Niestety, bo jest szybki. Gnój. Dobra, uwaga. Okej, widzę, że rzut mieczem też niewiele mu robi wrażenia na nim. Au, 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 au. BD z tym. Dobra, a tak, tego, o właśnie, tego sobie pominiemy. Okej, okay, dobra, to nie było zbytnio udane. What the fuck? Ej, dobra, ci perch trooperzy są dobci. Szczególnie ci szybcy. Naprawdę ciężko się ich kontruje. Bo są bardzo szybcy i nie wiem, jak tu trzeba timingować ten atak, żeby on miał sens. Okej. Okay. No ja go muszę chyba po prostu klepać jak najbardziej. Dobra, nice, udało się. Ale tutaj, co ciekawe, mieliśmy aż dwie skrzynki w jednej lokacji. No dobra, to ciekawe. Ale to wygląda na to, że to i nie to. Ha, ciekawe. Czyli te dwie też mam, tą mam. Czy nie mam pierwszej, serio? O tym Wayfarerze. Tego nie miałem. Serio, gro? Tylko, że to jest gdzieś zaraz obok. Czekajcie. To jest jakby gdzieś tu za... O Boże, dobra, tu jest kawałek lokacji niżej, okej. Okay. I to pewnie tam. I tam pewnie nigdy nie schodziłem. I zapewne to jest tu. Pod tym mostem, tak. Dobra, super. No szkoda, że tego w pierwszej kolejności nie zobaczyłem. O, cześć. No skurwysyny mogą mnie atakować kiedy... Ale bullshit. Umierajcie, gnoje. Billy, jesteś cały? Jesteś cały. Jeszcze! No kurwa mać, miałeś zdechnąć, gnoju. WTF. Dobra, już? Po raz trzeci? Sama skrzynia. Dobra. Czyli to mamy. Teraz musimy przedostać się do czegoś, co się nazywa Imperial Dixite. Imperial Dixite to jest to. Najszybciej będzie stąd pójść chyba. Trochę za nas i tam po jakichś dwóch linach będzie się dało chyba przeskoczyć. Czyli tam teraz lecimy, bo tam się znajdują rzeczy kolejne. Tą lokację mamy odpewnioną, dobra. Na 100%, tylko teraz jeszcze, żebym ja tam dobrze poszedł. No bo to wygląda jakby tutaj były liny, po których mogę się przeswingować tam. Bardzo chciałbym to zrobić. Tak, zdecydowanie mogę się tam przeswingować. Po linach. Okej. O, albo i nie mogę. Albo mi gdzieś nie złapało. Okej.
Ach, dobra, okej, okay, to był długi chwyt, ale się udało. Aha, i tu mamy stymy, dobra. Mieliśmy stymy. Zjedźmy sobie w takim razie tam niżej, bo tutaj niczego nie było, raczej. Zresztą jak coś, to i tak mogę tyrolką sobie zjechać. Wjechać w drugą stronę, znaczy się. Dobra, i tu sobie zapisujemy i ja za chwilę już patrzę, gdzieś zaczynają wpisy do baz danych, których nie mamy. Okej, dobra, wyjdźmy. A, wait, bo właśnie, ile nam potrzeba do ostatniej umiejętności? Bo stanowiłem skill do odblokowania i bardzo musiał zobaczyć, czy już mogę go odblokować. Za jeden punkt. Czy też nie mogę? Nie, raczej dwóch. A nie, za jeden punkt, to proszę. No dobra, to w takim razie wymaksowaliśmy właśnie Kala. Jakiś atak specjalny z przełączeniem, kiedy się przytrzyma. Okej. Spoko, czyli tak naprawdę nie będziemy mieli już na co wydawać tych punktów, niestety. No ale dobra, weźmy sobie, zobaczmy, gdzie to jest. Czyli tak, już sobie odpalamy, to jest Imperial Excavation. Okej, okay, jesteśmy w takim miejscu, do którego nie do końca wiem, jak dojść. No ale dobra, to jest gdzieś przy windzie, także to powinno w miarę ułatwić. Dobra, czyli tutaj generalnie musimy przejść. Dobrze by było tamtej liny się chwytnąć. Widzę, że mogę to zrobić. Okej. Przejść tutaj. Teraz jechać sobie po tym tutaj, po tej tyrolce. Dobra. Teraz tu przejść w drugą stronę. Teraz się pewnie chwycić tamtej liny. Hop. I gdzie jesteśmy? No nie zbliżyliśmy się, bo muszę iść w drugą stronę. Dobra, czy po tej linie? Kurwa jego mać. Dam radę się przeswingować aż tam? Raczej tak, tylko się muszę dobrze rozswingować. No to wychodzi. Hop. Dobra. Dobry Dan, jeszcze pan Imperial Perch Trooper, czy cokolwiek. Szkoda, że ten mój atak specjalny nie... Kurwa mać. Nie ten. Nie trafił w niego. Dobra, weźmy mu, zróbmy pranie z mózgu. Jebany, jak jest szybki! Wkurwia mnie to. Nienawidzę szybkich przeciwników. Ja zawsze lubię grać szybkimi postaciami, ale nie lubię grać przeciwko szybkim postaciom, bo jest to trudne. To jest po prostu trudne, moim zdaniem. Wow, bili z tym. Okej, dobra, padł na szczęście. Nadal nie jesteśmy w miejscu, do którego niby mam dojść, czyli chodźmy przed siebie. Przekaj sobie lokację, oczyścimy. Mamy kolejną dwójkę, cześć. O, dobra, zablokował się, niestety, gnój. Come on. No, dobra, pranko. Albo i nie pranko. Dobra, pranko teraz. Dobra, nice. Dobra, dwóch na raz. I trzeci padł. Mam jeszcze probę, chodź tu. Hop, bili hakuj. Okej. Czyli co, tutaj zaczynamy? Nie. Zaraz. Nie no, mniej więcej tutaj. Okej. Okay. Tylko, że po drugiej stronie tego mostu, na końcu tego mostu. Dobra, i zaraz zobaczymy, gdzie idziemy dalej. Bo jest tutaj ta próba. Aha, i tutaj do góry po Tyrolce. Której jest tutaj. Dobra, nie patrzyłem na tą stronę, co trzeba. No dobra, to w takim razie tutaj do góry Hopsasa. Gdziekolwiek nas to doprowadzi. Prowadziło nas to tutaj. Pytanie, czy dobrze zrobiłem, spadając na tamtą kolejną tyrolkę? Zdecydowanie nie. Okej. Okay. Dobra, czy teraz dam radę się cofnąć? To jest moje pytanie. Przyjechałem stamtąd, raczej nie. O kurwa mać. No dobra, to generalnie muszę znowu przejechać całą drogę. A też nie, muszę całą drogę. O fuck, serio? Dobra, jeszcze raz. Tylko tym razem z wallrunem. Tym razem im nie zawiódł double jump. No jakoś nie mam szczęścia do tego. Dobra, tu generalnie musimy się spuścić, że tak powiem, wcześniej. Mniej więcej teraz. No, puść się. Kal, kurwa. Nie wiem, którym się puszcza. To jest problem. Kółkiem? Kółkiem, dobra. Okej, doleciałem. I proszę bardzo, mam tutaj przejście, które musimy sobie mocą roztworzyć. I mamy. Echo i stymy, ou! Captain, I think we found a way in. A stormtrooper used these while scouting the area. Looks like he may have found a way into the tomb.
Proszę, nie wiedziałem, że jeszcze jakieś skrzynki z systemami zostały. Coraz bliżej. Makrolornetka wykorzystywana przez imperialnych szturmowców do obserwacji wejścia do grobowca. Spoko, ale twórzmy z tymy. Good catch, BD. This is really gonna help us. Nice, dobra. Przy okazji nam się z tym odnowiły, bardzo, bardzo spoko. Zwiększono na maksymalną liczbę zbiorników. No z tym wiem. Czyli tak, imperialne wykopaliska w takim razie mamy też zrobione na 100%. Jeśli chodzi o wpisy w bazach danych, czego nam jeszcze brakuje? Brakuje nam kultury Zefo i mędrca Elirama. Gdzie tutaj nam blokuje, brakuje tylko 6-7. Dobra, czyli Imperial Excavation mogę zamknąć. Tutaj znajdujemy się gdzie? W grobowcu Elirama. Tutaj też się znajdujemy w grobowcu Elirama. No dobra, to w takim razie chyba do grobowca Elirama na to wychodzi. Tylko jeszcze rozejrzyjmy się po lokacjach, których ewentualnie nie mam gdzieś tam porobionych. Kwatera główna Imperium, proszę bardzo, tutaj czegoś nie mam zrobionego. Wymaksowanego, nie wiem nawet jak tam dojść. Miejsce katastrofy. Stary monument. Strasznie powalona jest ta lokacja. No ale dobra, generalnie no jesteśmy pod ziemią, tak? I możemy wyjechać sobie gdzieś tutaj. W Venatorze i teraz zrobić Venatora. Ewentualnie pójść gdzieś tutaj. To jest grobowiec Miktrula i jego też nie mam zrobionego na 100%. Okej. No to chyba tu pójdziemy teraz, wiecie, do grobowca Miktrula. To sobie teraz wmaksujemy, tam jednej skrzynki mi brakuje. Czyli tak, tutaj po lince na lewo. Dobrze by było, o tutaj. Damy na szczęście radę. Dobra, i teraz gdzie? Jak tam najszybciej będzie dojść? Okej. Musimy się na tamtą linę swingnąć. Czy damy radę przejść tutaj jakoś środkiem? Na pewno damy radę. Bo chyba nawet stamtąd przyszedłem, tak więc teraz tam pójdziemy. Za chwilę sobie odpalę ten grobowiec w poradniku. I zobaczymy, której skrzynki być może mogę nie mieć. Czyli tak, double jump, przyciąganie liny. Okej. Czyli jesteśmy tutaj. I lecimy tą windą niżej. Tam mam też jakieś chyba przejście z tym polem siłowym, teraz będę mógł je wyłączyć i odblokujemy sobie skrót. Okej. Aha, dobra, tutaj z Trillą walczyliśmy, tutaj ona nam powiedziała kim jest. Czy ja teraz tego nie wyłączę? Fuck. Serio? To jest problematyczne. Jak się dostać do tego grobowca? Bo tak trochę nie wiem. Ciekawe. Bo to jest jakby jedyna droga wejścia, tylko jest dla nas odcięta. Ja się przez to nie przebiję mieczem ani niczym. Ha. No niemożliwe, żeby twórcy kurwa mać gry, w której jednym z najważniejszych elementów jest metroidvania i powtarzanie etapów, nie dało się wejść do grobowca. Ja po prostu czegoś nie wiem, albo nie widzę. Aha, musielibyśmy być tutaj od góry. O Jezu, to kompletnie nie tak jakbym chciał. Ale do zrobienia i do grobowca Miktrula nadal idziemy, tylko trochę się plan zmienia, musimy sobie windę przyzwać. Dobra. To w takim razie mała zmiana planów. To jest najgorsze, że czasami te levele są tak pogmatwane. Tu szczególnie Zefo, że Zefo jest ogromne. Jest tutaj tyle lokacji, w których jest tyle do zrobienia, że to jest też masakra. Dobra, tutaj możemy sobie wskoczyć do góry. Albo i nie możemy, to pewnie było po jakieś echo albo coś. Musimy jednak przejść naokoło, żeby móc wyjść z drugiej strony. A i w ogóle, to jest ostatni film, jaki nagrałem w 2019 roku, jakby ktoś był ciekawy. Wy go już oczywiście widzicie po nowym roku, w 2020, ale jest Sylwester, godzina 19:32, kiedy go no, mówię i nagrywam. Tak więc no. I kupiłem sobie żarówki RGB w ogóle do pokoju i mogę teraz przy tym sterować z telefonu, co jest naprawdę zajebiste. Bardzo, bardzo mi się to podoba, po prostu tak mi to poprawiło dzisiaj humor, bo tak ostatnio nie było najlepiej, jeśli o to chodzi. No ale generalnie
te żarówki naprawdę pozwoliły mi tak się trochę zrelaksować i pośmiać i pocieszyć czymś, tak więc było naprawdę, naprawdę fajnie. W każdym razie, czekam aż winda nam zjedzie. Najbardziej emocjonujący moment czegokolwiek, kiedykolwiek. Bo teraz będziemy musieli poczekać, aż ta winda sobie wjedzie na górę. Ale dzięki temu dojedziemy sobie do grobowca. Przynajmniej taki jest plan, bo wyjedziemy tutaj. Tak, wyjedziemy dokładnie, gdzie jest grobowiec. Halo? Chciałbym ten grobowiec zaznaczyć. Aha, dobra. Jeszcze raz. O, teraz, dobra. Czyli tak, jesteśmy tutaj, jedziemy sobie do góry tu. Aha, i od razu jesteśmy w tej kwaterze głównej Imperium. Dobra, to od razu tutaj trzeba zobaczyć, czy nie mam czegoś do zebrania, a mam coś na pewno. Muszę to znaleźć w poradniku, to bo w Eliram, to nie. Imperial Headquarters, dobra. Nie chodzi nam o echa, chodzi nam o skrzynki. No dobra. Okej, jedna jest ciekawa na zewnątrz. Przy tym zejściu, czyli to na pewno sobie obczaimy, kiedy tam będziemy. Ojejku, dobra, strasznie pokwatowana ta mapa. W tym poradniku nie jestem w stanie za bardzo rozkminić, w którym miejscu to jest, bo nie mam punktów odniesienia. A dobra, mam taki jeden punkt odniesienia w miarę okej. Dobra, mniej więcej się chyba rozgarnę. O ile znajdę ten punkt odniesienia, znalazłem punkt odniesienia. Dobra, teraz jeszcze muszę spojrzeć na mapkę. Dobra, i to jest centralnie mniej więcej tu. Tu, o tu. Czyli za mnie. Musimy pójść przed siebie. Okej, tu możemy coś Biddy'm hakować, ale to raczej nam nie jest potrzebne. Właśnie Biddy, let's go. Zaraz jeszcze raz, tak, czyli jeszcze dalej. W tą stronę? Nie, w tą stronę. Dobra. Przebiegamy, biegamy. Tutaj? Być może. Czyli chyba to mam. Bo mam wrażenie, że pamiętam, jak to zbierałem. Nie jestem tego pewien na 100%, ale mam takie dziwne wrażenie, że to zbierałem. I że ta skrzynka jest gdzieś tam zaraz naprzeciwko. Ups, nie to, nie o to mi chodziło. Jeszcze raz. W takim rozrachunku. Ale jestem prawie pewien, że zbierałem jakąś skrzynkę, do której się tak szło właśnie przez kilka takich dziabonków. Tak, zdecydowanie. Dobra, czyli wiemy, gdzie jest skrzynka z tej lokacji, której mi brakuje. Mianowicie jest tam, gdzie się mamy udać tak ogólnie, czy gdzie musiał się udać teraz, czyli do tego grobowca. Więc ciśniemy. Centralnie przed siebie teraz, tak? Mniej więcej. Dobra, i za chwilę na lewo. Też trzeba będzie wyjść. A to jak mówię, za chwilę chyba tutaj. O ile się nie mylę. Okej. Tutaj mamy trochę rzeczy do poprzeskakiwania. I idziemy do windy, która nas zabierze do samego grobowca. Mieliśmy jakiegoś Taja przelatującego obok. Dobra, Jedi. Tu możemy sobie tylko spersonalizować miecz świetlny, czego robić aktualnie nie chcę. Przyciągnijmy sobie liny. I się trochę bardziej rozhuśtajmy. Okej. Okay. Double jumpik i kolejna linka. I... O, dobra, na szczęście karzła po Boże, już myślałem, że zginę. Okej. Okay. Czyli tak, kolejne double jumpy. Hopsa, hopsa, hopsasa. I gdzieś zaraz tutaj powinna być skrzynka. W takim trochę nieoczywistym miejscu, bo za tym wejściem generalnie, o ile mnie pamięć nie myli, albo im nie myli. Okej, okay, to ciekawe. Aha, tutaj, o właśnie, jeszcze za jakimś korzeniem drzewa wielkiego, który tutaj obrasta tą świątynię. No i mamy kolejny materiał na pancho, niezbyt ładny. Tak więc walić go, czyli to też mamy zrobione i możemy zjechać w takim razie do grobowca. Tak więc zróbmy to. O, jak się nagle oświetlenie zmieniło, wow. Ciekawe. No i za chwilę będziemy musieli rozkminić, czego nam tutaj brakuje. Czego nie mamy, jeśli chodzi o skrzynki przede wszystkim. Bo jeśli chodzi o jakiekolwiek wpisy w bazie danych, to chyba nic tutaj nie ma. Chyba, bo wszystko jest w grobowcu Elirama. Nie Miktrula. Miktrula mamy ogarniętego. Czyli tutaj tylko skrzynkę i spadamy. Także mam nadzieję, że to pójdzie w miarę szybko.
Tak więc ja już może, zanim ta winda dojedzie, ja sobie zacznę już patrzeć. Dobra, crash site to nie. Broken Wing też nie, Venator Wreckage też nie. Imperial Dig Site. Tomb of Mictrul, okej. Okej. Czyli to podejrzewam raczej nie mam. Chyba. Chociaż może i mam. To miałoby być gdzieś chyba centralnie przede mną. Albo za mną. Bardziej za mną, bo tu jest to zejście, tak. Ale na wszelki wypadek to sprawdzę. Czyli tędy, tak? Się pewnie. Nie, nie tędy. Tak, tędy. Albo nie wiem. Ale chyba tędy. Mam wrażenie. Mamy się udać. Musimy być generalnie mniej więcej w tej lokacji, w której byłem wtedy właśnie, co się walczy po raz pierwszy z Trillą. I to mniej więcej jest po drugiej stronie. Patrzmy. Tylko, że pod tym mostem, na tym moście. Okej. Okay. Jak tam się, czy ja się stąd tam dostanę? No chyba tak. Czyli jakby gdzieś tutaj na końcu powinna być właśnie skrzynka zaszyfrowana, ale ją mam odszyfrowaną. Dobra, czyli pierwsza skrzynka w takim razie odpada. No wrócisz mi, poradniku, do momentu, w którym byłem? Niestety nie wrócisz, a szkoda. Muszę się jeszcze raz doskrolować tam. Niestety. No halo. O, dobra, mamy planet Zefo. W końcu. I zobaczmy, to było gdzieś mocno niżej, Tomb of Eliram, to było chyba pod Eliramem. Tak, bo to było Imperial Headquarters, Crash Site, Venator Wreckage. I dopiero mieliśmy Imperial Dig Site, o Jezus Maria, to jeszcze nie, Tomb of Mictrul, dobra. Czyli to pierwsze zobaczyłem. Teraz tak, tutaj, w takim przejściu obok tego. No dobra, będę leciał chyba po kolei te skrzynki patrzył. Mam nadzieję, że dobrze na tym wyjdę. Czy takie przejście mamy odkryte? Niekoniecznie. Nie jestem pewien do końca, w jaki sposób ma być ustawiona kamera. Bo tam mają być jakieś drzwi. Tutaj most do okręgu. Nadal nie jestem pewien, jak ta kamera ma być ustawiona tak, żeby ona była jak na tym rysunku. Okej, okay, w ten sposób ma być ustawiona cała lokacja. Okej. Okay. I chyba mamy to odkryte. Tak, i raczej tam skrzynkę mam, ale sprawdzę na wszelki wypadek, bo to jest gdzieś tutaj. O, tutaj dokładniej. Raczej to mam, ale na wszelki wypadek zobaczę. Ja już wiem! O, dobra, czekajcie. Przypomniało mi się. Była skrzynka, której nie mogłem zniszczyć. Bo była za jakimiś pnączami, które się tutaj podpala. I tego nie wiedziałem, jak to robić. Zaraz, dobra, bo muszę rozkminić, jak to zrobić, bo nie mam bladego pojęcia. On the way back to the central area, switch the gravity on the bridge so you can force pull a candle towards you. Now look to your left over the bridge. Czyli wait, z tego mostu można to zrobić? Bo nie wiem, czy o ten most chodzi, bo jest generalnie... Jest generalnie skrzynka, która była schowana za pnączami, tylko nie mam tego pojęcia, gdzie ona aktualnie jest. W której ona dokładnie części lokacji była. Co jest trochę słabe, a do końca nie opisuje mi tego ten poradnik pisany, dlatego ja muszę sobie zobaczyć. Tomb of Mictrul Chest. Tak, zdecydowanie. To muszę sobie znaleźć. Zobaczmy, czy tu będę miał napisane, która jest która. Chyba nie bardzo. No ale dobra. Raczej to też nie ta.
Może to ta, być może to nie ta. Pewnie ta. Albo i nie ta. Nie ta. Czyli czwarta, ostatnia. Okej, no dobra. To muszę zobaczyć to na poradniku, bo nie mam tego pojęcia. Ale jestem mniej więcej w dobrym miejscu, w którym się mamy... Mamy się zacząć, że tak powiem. Chyba. Tak więc spoko, jeśli o to chodzi. A, okej, czyli mamy sobie... Ale nie, to chyba nie jest skrzynka. Czy mi się wydaje, że jest? Ha. Ciekawe. I mamy przejść sobie tutaj, do Perch Troopera. Ale nie, wait, bo to jest... To chyba nie to jest. Tak, to zdecydowanie nie to jest. Dobra. To czyżby dwójka? Tak, dwójka, okej, dobra. Wiem, gdzie ona jest, teraz jak tam ją zebrać? To jest moje pytanie. Bo jest ona za nączami, które są całkiem nieprzyjemne. Okej, dobra, ja sobie to zrobię mniej więcej z takiego samego momentu. Generalnie ta skrzynka jest tutaj. Mniej więcej chyba. Tak? Kurwa, macie, jaka ta mapa jest popieprzona. Nie jestem się w stanie w niej za bardzo rozgarnąć, tak jakoś sprawnie. Żeby od razu wiedzieć, w którym miejscu jestem. Autentycznie. To są dwa takie duże mosty wychodzące. Czyli to jest tu, dobra, okej. No dobra, na razie przed siebie w takim razie. Coś, no chciałbym tą skrzynkę w tym odcinku już rozkminić, tak więc... Tak, o nie. No dobra, cześć. Au. Au, au, au. Au, 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 zaraz pewnie zginę. Chciałbym najpierw tego supporta zabić, bo support jest gorszy, mam wrażenie. Dlatego, że... Support... jest latający i strzela bardziej. Okej. Okay. Ała. Dobra, chciałbym go... No nie, no serio, unik zrobił, serio. Jezus Maria, przegram. Nida assist, PD. Dobra, au. Trochę zabolało, ale okej, okay, go też zabolało. Jeżeli tylko pokonam tego latającego gnoja, na co się zanosi, to raczej już droida też pokonam. Nie będzie to duży problem. Mam wrażenie. Au. Albo i sobie nie poradzę, jeżeli nie będę uważał. Dobra. Chodź tu, gnoju. Okej, okay, trochę też go podeflektujemy. Okej. Okay. Porzucajmy też sobie w niego mocą, być może. W sensie mieczem. Ała! O, nie! O, fuck, ale się dałem. Dobra, wybaczcie. To było... O, nie, gdzie mnie wczyta? Dobra, to też czuję, że chyba kończymy odcinek znowu śmiercią. Niestety, dopóki śmierć nas nie rozłączy, będziemy chyba te odcinki prowadzić, bo zwaliłem bardzo mocno. Niestety. Proszę, żeby mnie wczytało gdzieś tutaj. Nie, o kurwa. Dobra, to widzimy się w takim razie w kolejnym odcinku, kiedy będę już na miejscu, w którym mamy zaczynać, że tak powiem, rozkminiać tamtą skrzynkę, której ostatniej nie mamy. No a w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.